fragment z Ewangelii Mateuszowej, 8 rozdział. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. To wydarzenie uciszenia burzy na jeziorze jest bardzo symboliczne. Jezus ratuje uczniów. Oni wołają o ten ratunek. Pan śpi w łodzi, a tymczasem zagrożenie jest bardzo realne. Wystraszeni uczniowie wołają do Niego. I to wołanie jest ich drogą do ocalenia. Wołają w zagrożeniu. Odkrywają, że ich wysiłki tu nie wystarczą. Widzą, że potrzebują pomocy Jezusa. A Jezus, choć wszystko doprowadza do ładu, wycisza trudną sytuację, to jednocześnie robi wyrzut uczniom wobec ich niedowierzania i wobec tego poddawania się paraliżującemu lękowi. Oni nie mają być zuchwale pewni, że sobie poradzą, ale też nie powinni poddawać się obawom tak, że te obawy zaczynają nimi rządzić. Potrzebują raczej bojaźni Bożej, szczerego złożenia w ręce Pana swych losów i zrozumienia, że Pan czuwa, że Pan nie zostawia nas samym sobie. Różne próby pojawiały się w życiu Maryi. Były w nim niewątpliwie burze, co chciały wszystko zakłócić. Ale ona jest jasno zapatrzona w Boga. Wszystko zaczyna od spojrzenia na Jego wolę, na Jego plan wobec niej. Jakże wielka godność jest w Maryi, gdy przychodzi jej znosić burzę cierpienia Syna. Ona jest pełna zgody i zaufania. Módlmy się w rytmie różańca o stałość i wielkie zaufanie do Bożych dróg, Bożego prowadzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.